W tym filmie zrobimy sobie jeszcze więcej przykładów na dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich i ujemnych, po to, żeby jeszcze lepiej przećwiczyć tę umiejętność. No i zaczniemy od takiego prostego przykładu. Powiedzmy, że mam równanie, że 4 równa się minus 8 odjąć, i tutaj puste pole do uzupełnienia. No i jak zwykle zachęcam cię, wciśnij pauzę. I spróbuj samodzielnie to zadanie rozwiązać. Tak samo z każdym następnym przykładem, który tutaj będę pokazywał. Za każdym razem, jak jest nowy przykład, wciśnij pauzę i samodzielnie się zastanów, zanim przejdziemy przez rozwiązanie razem. No dobrze, no to znowu tutaj posłużę się osią liczbową, żeby lepiej sobie zwizualizować, z czym mamy tutaj do czynienia. Czyli jakie tutaj mam liczby? Mam tutaj liczbę 4. I gdzie czwórka znajduje się na osi liczbowej? Czwórka będzie tutaj. Tu jest czwórka na osi liczbowej. I teraz gdzie jest minus 8 na osi liczbowej? Minus 8 na osi liczbowej znajduje się tutaj. 8 jednostek na lewo od 0. Tu będzie minus 8. No i teraz ja mam od minus 8 coś odjąć, żeby dostać w wyniku 4. No, ale tutaj może się pojawić pewna wątpliwość, bo ja widzę, że czwórka to jest na prawo od minus 8. Jak przesuwam się w prawo, to coś dodaję, tak? Jak przesuwam się w lewo, to odejmuję. No, zaraz do tego wrócimy, ale zastanówmy się w takim razie, o ile się muszę przesunąć w prawo, żeby z minus 8 dojechać do 4. Policzmy. To będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Czyli plus 12. O 12 jednostek muszę się przesunąć w prawo, żeby od minus 8 dojechać do 4. No dobrze, ale wracając do naszego zadania. No wiem, że gdybym do minus 8 dodał 12, no to by było dobrze, ale tutaj mam coś odjąć. To muszę tutaj taką liczbę wstawić, żeby to działanie, które tutaj wykonam, było równoważne dodaniu 12. To co muszę wstawić? Jaką liczbę muszę odjąć, żeby to było to samo, co dodać 12? No muszę odjąć. Liczbę ujemną, liczbę przeciwną do 12, czyli odjąć minus 12. Jak odejmę minus 12, to będzie to samo, co dodać 12. Może przepiszę to jeszcze raz bez tych, bez tych prostokącików, że 4 to się równa minus 8, odjąć minus 12. No i wiemy, że odjąć ujemną liczbę to jest to samo, co dodać dodatnią liczbę, czyli to równ równanie jest równoważne takiemu równaniu. Minus 8, dodać 12. Te dwa równania są sobie równoważne. No i rzeczywiście, ja już sprawdziłem, że jak od minus 8, że jak do minus 8 dodam 12, to dostanę 4. Czyli ponieważ to jest to samo dodać 12, co odjąć minus 12, to tutaj w tym polu, gdzie oczekują nas odpowiedzi wstawienia jakiejś konkretnej liczby, muszę wstawić liczbę minus 12. No dobra, zróbmy następny przykład. Powiedzmy, że mam takie równanie. Puste pole Odjąć minus 2 i w wyniku mam dos dostać minus 7. Jak widzę takie równanie, tutaj jest podobna sytuacja do tej, którą miałem poprzednio. Mam odjąć minus 2. To zanim zacznę w ogóle zastanawiać się, co tutaj wstawić, to ja sobie wolę to uprościć. Przynajmniej w głowie sobie to uprościć. No bo co to znaczy odjąć minus 2? To jest to samo, tak jak poprzednio mówiłem, co dodać 2, po prostu. Odjąć minus 2 to jest to samo, co dodać 2. No więc mogę myśleć o takiej uproszczonej wersji tego równania i teraz będzie mi łatwiej. Zastanawiam się, co tutaj trzeba wstawić, żeby po dodaniu 2 do, dostać minus 7. No to znowu posłużymy się tutaj osią liczbową. Weźmy sobie oś liczbową. I teraz zastanówmy się, co to znaczy co to znaczy dodać 2. Może najpierw zaznaczmy, gdzie jest ta minus 7. Minus 7 znajduje się tutaj na osi liczbowej. A teraz, co to znaczy? Dodać, dodać 2. No dodać 2 to znaczy przesunąć się o dwie jednostki w prawo, czyli dodać 2 to jest coś takiego. No i teraz my nie wiemy, skąd mamy wystartować. Gdzie jest ten punkt na osi liczbowej, z którego startujemy z tym dodawaniem? No właśnie, ale wiemy, że po dodaniu dwóch mamy wylądować w minus 7. Tutaj nie podpisałem, powinienem podpisać, że tu jest minus 7. Mam wylądować, wylądować w minus 7. A widzimy, że dodanie dwóch to jest przesunięcie się o dwie jednostki w prawo. Czyli gdzie muszę wystartować, żeby po przesunięciu się o 2 jednostki w prawo wylądować w minus 7? No, muszę wystartować o 2 jednostki na lewo od minus 7. Czyli muszę wystartować tutaj, w tym punkcie. A co to jest za punkt? To jest punkt minus 9. Czyli tutaj muszę wpisać minus 9. I rzeczywiście, jak do minus 9 dodam 2. No to wyląduje w minus 7. Minus 9 dodać 2 to jest minus 7. No i więc, jak tutaj wpiszę minus 9, no to będzie dobrze. Minus 9 dodać 2 równa się minus 7. Czyli wpisując to do tego pierwotnego równania, z, tymi, z tym podwójnym minusem, będę miał takie równanie. Minus 9 odjąć minus 2 równa się minus 7. No i rozwiązałem to. Zróbmy jeszcze ostatni przykład, który będzie taki. Mam minus 4 równa się, i tutaj puste pole. Odjąć 9. I co tutaj trzeba wpisać? No to znowu posłużymy się osią liczbową i zaznaczymy sobie na osi liczbowej. Dobrze. Mam w wyniku dostać minus 4. Gdzie na osi liczbowej jest minus 4? Minus 4 jest tutaj. Tutaj mam dojechać w wyniku tego, tego działania, które mam wykonać po prawej stronie. A skąd mam wystartować, nie wiem. Nie wiem skąd mam startować. Wiem, że od tej liczby, od której startuję, mam odjąć 9. No dobrze, a co to znaczy odjąć 9 w takim razie? Zastanówmy się nad tym. Odjąć 9 to znaczy przesunąć się o 9 jednostek w lewo. Czyli to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Taką operację muszę wykonać. No to gdzie muszę wystartować tutaj na osi liczbowej, żeby po przesunięciu się o 9 jednostek w lewo wylądować w minus 4? No, muszę wystartować 9 jednostek na prawo od minus 4. To policzmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tutaj muszę wystartować. Muszę wystartować w piątce. No ale sprawdźmy. Jak wystartuję w piątce i przesunę się o 9 w lewo, no to czy wy wyląduję w minus 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak. Jak od 9 jednostek przesunę się w lewo, czyli odejmę 9, to wyląduję w minus 4, jeżeli wystartowałem w piątce. Czyli tutaj muszę wstawić 5. 5 odjąć 9 to będzie minus 4. Dlatego, że jak od 5 przesunę się o 9 jednostek w lewo, to dostanę rzeczywiście minus 4.